Boże do nas mówi, psalmista mówi w 7 psalmie w ten sposób: sławić będę Pana według sprawiedliwości Jego i opowiadać będę Jego imię Pana Najwyższego. Amen. Amen. Człowiek Boży jest stworzony do tego, żeby uwielbić imię Boże. W innym fragmencie przypowieści Salomona, 18 rozdział, czytamy, że imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się w nią sprawiedliwy i czuje się bezpieczny. Amen. Dzisiaj żaden człowiek nie może powiedzieć, że w tej dobie, w jakiej żyjemy, że może powiedzieć, że czuje się bezpieczny. Amen. Ale Bóg gwarantuje nam, że w Jego imieniu jest bezpieczeństwo. Dzisiaj śpiewaliśmy wiele pieśni, ja prosiłam brata Tadeusza, żeby zaśpiewać pewne pieśni na temat, że on jest Jehowa Rafa, że on uzdrawia. Bo będziemy sukcesywnie co jakiś czas mówić krótko na temat imion Boga, ażeby nam przedstawić imiona Boga, że kiedy my uwielbiamy te imiona Boga, mamy pełne zrozumienie tego, kogo my tak naprawdę uwielbiamy. Więc oznacza to Pan, który leczy, który inaczej przywraca do zdrowia. Inaczej, że Bóg jest źródłem uzdrowienia. I kiedy modlisz się do Jehowa Rafa, kiedy podnosisz sztandar Jehowa Rafa, podnosisz swoje ręce, jada, to wiele razy, zanim żeby Bóg ciebie dotknął, prosisz, tak jak psalmista Dawid: Boże, zbadaj moje serce, zobacz w moim sercu cokolwiek jest, jakaś jest przeszkoda, jakiś problem, jakaś nieczystość, co by była przeszkodą w tym, żeby przyjąć przez łaskę uzdrowienie, które jest w Twoim imieniu. I dajemy czas Bogu, aby nam to pokazał w naszym sercu. I Bóg działa w nas, bo Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują, i On wcześniej czy później będzie nam pokazywał, co tak naprawdę w tym sercu jest. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Duch Boży bada serce człowieka. Amen. Ja do końca sama nie wiem, co jest w tym sercu. Ty nie wiesz, ale Bóg to wie. I kiedy człowiek chce być blisko z Bogiem i kiedy Go prosi, żeby Bóg mu pokazał, co tak naprawdę jest w jego sercu, to jest wolą Bożą, bo to jest napisane w Słowie Bożym, że Bóg chce nam pokazywać, co nas oddziela od miłości Boga. Nie? I kiedy pokazuje cokolwiek jest w naszym sercu, my przychodzimy do Niego, prosimy Go, aby nam przebaczył, i On to robi. Bo tak Słowo Boże mówi, że ci, którzy wyznają grzech Bogu, Bóg jest dobry i przebacza i zapomina. I potem prosimy Go o to, żeby Jego uzdrowienie zamanifestowało się w naszym życiu. Ja dzisiaj chcę podejść do tego tematu w inny sposób. Ja chcę, żeby uwielbiając imię Jehowa Rafa i prosząc Boga o objawienie tego imienia do naszego życia, żebyś przyszło totalne uzdrowienie fizyczne i duchowe do naszego życia. I na koniec będziemy też się modlić. Bo jeśli chodzi o to sozon, ono zawiera uzdrowienie, zbawienie, moi drodzy, w każdej dziedzinie naszego życia, uwolnienie od ubóstwa, przełomy finansowe, niepowodzenia w pracy, moi drodzy, problemy emocjonalne w naszym życiu, że Bóg za mękę swojej duszy uży światło i poznanie się nasyci. Nasz Pan usprawiedliwi nas i sam naszą winę poniesie. Amen. I został ukarany za nasze winy i przewinienia. Więc kara już dla nas nie istnieje. I to jest to nowe przymierze, które my mamy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ale może na początku przeczytajmy, otwórzmy Słowo Boże na drugiej Mojżeszowej. Jest napisane w pieśni Mojżesza w ten sposób: Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego, inaczej mocarz wojny. Prawica Twoja, Pana, 6 werset, jest uświetniona przez siłę. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. 15. Pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich. Zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomę. 11 werset. Któż jest jak Ty wśród bogów, Pani? Któż jest jak Ty wzniosły w świętości, straszliwy, chwalebny w czynach? Uwaga, sprawco cudów. Amen.
tylko Bóg Izraela, Bóg Jakuba, Abrahama, Izaaka, Twój Bóg i mój Bóg jest sprawcą cudów. Prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. 19 werset. Gdy konie Faraona z jego rydwanami i sami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie, synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Możesz mi podać to powiem? Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła swoją rękę bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią w bęblanych klęczach. Amen. Wtedy im Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniały się okazał konia i jego jeźdźca w wielkich morzach. Uwielbienie Boga jest uwielbieniem z objawienia prorocze. Dlatego zachęcam ludzi w autorytecie Bożym, w pewnym poziomie namaszczenia autorytetu, żeby byli tu na początku Kościoła, nie ujmując nikomu. Ale kiedy Juda szła na przodzie, kiedy były prowadzone walki, składała się z kapłanów, lewitów, którzy oni uwielbiali Boga. Byli to ludzie poświęceni już dla Boga, na służbę. Amen? I zawsze na przodzie, żeby szyki wroga zostały łamane, ustawiamy najbardziej namaszczonych i w autorytecie. Amen? I potem Słowo Boże mówi, to jest taka siła wyzwalająca przez Ducha Bożego innych do tego, żeby oni poszli potem za nimi razem do Boga. Kiedy mówimy o bębnie, Miriam była prorokini. To jest też instrument, jak każdy instrument proroczy. I my powinniśmy instrumentem prorokować. Więc ludzie powinni to być namaszczeni w autorytecie i w pewnym poziomie wiary. Żeby oni przynosili to święte namaszczenie do miejsca, w którym ludzie z Boże zgromadzeni. Uwielbiamy Boga wszyscy, z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. Jesteśmy wszyscy podłączeni do tej rzeki wody, rzeki żywej, która wypływa z tronu Bożego. Ale są pewne zasady Bożego Królestwa. I gdy my się uczymy tych zasad, my jakby umożliwiamy Bogu działanie, bo Bóg przyznaje się też do zasad swojego Królestwa. W związku z tym, Słowo Boże mówi, że potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur i wędrowali przez 3 dni po pustyni i nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano tą miejscowość Mara. Co to jest? Pamiętam, myśmy były w Izraelu, żeby modlić się o Izrael i myśmy pojechali do tego miejsca, gdzie ta gorzka woda była. To takie jest miejsce już teraz, prawda? Tam nic nie ma, wody nie ma, takie głębokie. Modliłyśmy się nad tym miejscem, aby wszelka gorycz opuściła ramę, żeby gorycz nie miała mocy nad ramą. I Słowo Boże mówi, że kiedy oni znaleźli się byli w tej miejscowości, nie mogli pić tam wody, ludzie zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? I wtedy Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. I tam ustanowił dla nich przepisy i prawo i tam go doświadczył. Więc wiele razy, kiedy czytam następny fragment, który mówi, że jeżeli pilnie będziesz słuchać głosu Pana Twojego Boga i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli będziesz zważać na przykazania Jego, strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, Ciebie nie dotknę, bo ja jestem Twój Pan, Twój lekarz. Moi drodzy. Potem oni przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 par. I tam rozłożyli się obozem. I w tym miejscu też byliśmy. I tam była ewangelizacja. No? To było bardzo ciekawe doświadczenie. Głosiłam Ewangelię dla Egipcjan. To bardzo mnie to, bardzo poruszyło mnie to, bo nawet nas nagrywali. I Duch Święty, ja wierzę, że wtedy działał. Ale co chciałam Wam powiedzieć? Duch Święty powiedział mi bardzo ważną rzecz. Że zanim Bóg powiedział o tym, że chce się objawić jako Jehowa Rafa, jako Pan, lekarz, który uzdrawia, oni mieli doświadczenie gorzkiej wody. Bóg pokazał, że gorzkość w życiu człowieka, nieuzdrowione rany, nieprzebaczenie,
złe myśli, nastawienie, gorzkość w sercu, że ta gorzkość aż idzie w kości. Amen. I żeby Bóg tak naprawdę mógł człowieka uzdrowić, na jedną szczególną rzecz zwrócił uwagę, że my potrzebujemy tą gorzkość wyeliminować ze swojego życia, wyrzucić ją, wołać Boga o pomoc, żeby żadne zranienie, żadna gorzkość nie przeniknęła naszego życia. I moim zdaniem to jest jeden z kluczy, że człowiek może przyjąć uzdrowienie, jeśli totalnie jest wolny od tej gorzkości. Ale czasami rzeczy w naszym życiu dzieją się tak często, że jesteśmy ranieni, odrzucani, deptani, sponiewierani. Już czasami nie wiemy, jak się nazywamy i naprawdę wiele razy mówimy, że już nawet nam się nie chce żyć. I szczególnie rana zadana w domu Pana przez braci i siostry albo przez osoby bliskie, męża, żony, dziecko. To są ciężkie tematy, które czasami lata trwają, żeby Bóg takiego człowieka uwolnił spod wpływu tej gorzkości, żeby ta gorzkość już nigdy nie miała panowania nad jego życiem. Ale diabeł wie wiele razy, że to jest nasz słaby punkt. I dlatego on wiele razy wraca i kreuje różne sytuacje, aby nas znowu wprowadzić do miejsca urazy i zgorzknienia. I tym samym odciąć działanie Jehowa Rafę jako lekarz. Co Słowo Boże mówi? Słowo Boże mówi, między innymi, jest napisane w ten sposób, że pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. Wiele razy złe rzeczy mówione na osoby, wierzące osoby złe rzeczy o nich mówią, wiele razy fałszywe świadectwa składają, wiele razy złe nastawienie, wiele razy zła postawa serca, złe spojrzenie, moi drodzy. Powoduje to, moi drodzy, że kości nie są pocieszone. Nie ma tej dobrej nowiny, która by krzepiła kości. Co prawda Słowo Boże mówi, że żadna kość nie będzie sprawiedliwa rozłamana. Amen? Ale z drugiej strony też Słowo Boże mówi, że miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy, lekarstwem dla całego ciała. Amen? Więc wiele razy to, że my popadamy w pewne stany urazy, zgorzknienia, to jest to, że my mamy te ciosy, że podnoszą na nas głos, że źle o nas mówią, negatywne rzeczy mówią, że nie słyszymy dobrych rzeczy o nas, że nie słyszymy dobrej wiadomości. Ciągle źle, źle, źle i źle. I to się nawarstwia. Dlatego Bóg chce dzisiaj nam powiedzieć, żeby kolejny raz, żebyśmy mogli z tych rzeczy pokutować. Amen? Bo potencjalnie każdy z nas, jeżeli coś mówi złego pod adresem drugiego człowieka, on powoduje, że jego kości mogą nie być w dobrym stanie. To znaczy, to jest symbolika, może to dotyczyć każdego narządu naszego ciała, moi drodzy. To ma wpływ na nasze zdrowie. I zdrowie duchowe, emocjonalne i zdrowie fizyczne. Dlatego w domu Pana powinna być zawsze życzliwość, dobre nastawienie, dobre podejście, dobre myśli. Amen? I życzliwość. Powinna być komunikacja, jeżeli czegoś nie rozumiemy albo czujemy się dotknięci. Ale nigdy nie powinno być złego nastawienia. I w związku z tym, moi drodzy, czasownik, który tu jest użyty, pochodzi, to słowo Rafa jest wymienione 67 razy i dotyczy, moi drodzy, zarówno uzdrowienia umysłu, jak i duszy. W Biblii wiele razy jest powiedziane, że Bóg uzdrawiał wodę, ziemię, naród, reperował ołtarz. Więc nie dotyczyło to tylko ciała, chociaż Bóg jest napisany, jest uzdrowicielem ciała, Bóg jest Bogiem wszelkiego ciała. Amen? I nie ma żadnej dla niej rzeczy niemożliwego dla Niego. Jeremiasza czytamy. Ale nasz naród potrzebuje uzdrowienia. Nasze rodziny potrzebują uzdrowienia. Wiele razy to wynika z konfliktu.
świadomych czy nieświadomych, jakieś wymiany zdań, niedomówień, konwersacji, która do niczego nie prowadzi, ale wiele razy do buntu, czasami żalu, czasami krzyku, czasami niezrozumienia. My potrzebujemy to, co dzisiaj widzimy, jemy chemię. My potrzebujemy zdrowej żywności, tak? My potrzebujemy uzdrowienia. Dlatego, kiedy ja się modlę i spożywam posiłek, dlaczego ja się modlę? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że kiedy ja się modlę, ja powierzam ten pokarm Bogu, żeby On go błogosławił. Żeby ten pokarm był dla mnie błogosławieństwem, żeby nic, co ja zjem, nie było negatywnie się, nie było oddziaływanie na sferę mojego ciała, moi drodzy. W Starym Testamencie my szczególnie widzimy nacisk pomiędzy chorobą i grzechem. I wiele razy pokazane jest, że grzech jest powodem choroby, tak jak przyczyną też i śmierci. Ale w Nowym Testamencie użyte słowo, jeśli chodzi o Rafa, w sensie uzdrowienia, to jest słowo jaomai, co oznacza uwolnienie od śmierci, demonów, choroby, grzechu. I tutaj Jezus jako cudowny uzdrowiciel wskazuje wyraźnie, że choroba nie musi być skutkiem grzechu danej osoby, ale raczej jest powodowana tym, że żyjemy w świecie, który jest pełnym grzechu i w świecie, który jest upadły i w świecie, którego Bogiem jest diabeł tego świata. I Słowo Boże mówi, każdy, kogo się dotknie, mający wyciek, 3 Mojżeszowa, otwórzmy 15:11, a nie opłukał swoich rąk wodą, wybierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Co robili Izraelici? Izraelici wybierali, moi drodzy, posłuszeństwo wobec Bożych przykazań i przepisów. Niektóre przepisy zawierają konkretne instrukcje. Na przykład przepis, który dotyczył obmywania ciała i ubrań po wejściu w kontakt z chorobą, z wydzieliną ludzką lub ciałem zmarłego. I Żydzi bardzo tego przestrzegali. Przepisów izolacji, kwarantanny, odpowiedniej diety w celu zapobiegania chorobie. Dzisiaj, jeżeli ktoś się zainteresuje, jak Żydzi jedzą, to mówią, że Żydzi wieprzowiny nie jedzą, ale dlaczego? Dlatego, że stosują się do Słowa Bożego, że jako zwierzę nieczyste, a z drugiej strony do instrukcji Bożych i na tym dobrze wychodzą. Słowo Boże mówi, że oni, ci, którzy poważnie podchodzą do 10 przykazań, zachowują zasady moralne, co oferuje im to ochronę. Bo jeśli nie ma seksualnych stosunków, ani innych rzeczy nie robi, nie popada w chorobę, które teraz nagminnie z takich rzeczy wynikają, jeżeli wchodzi w relacje z człowiekiem, którego nie zna. Więc, kiedy oni nie lekceważyli tych zasad, które są zawarte w 10 przykazań, moi drodzy, nie zapadali na choroby ani fizyczne, ani na duchowe. Co jest napisane w Księdze Izajasza? Możesz, Iwona, przeczytać 53 rozdział, 4-5 werset. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Słowo Boże mówi wyraźnie, że został ukarany za nas, amen, i Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Tu jest proroctwo na temat Pana Jezusa. Bóg w Starym Testamencie jednocześnie ranił i leczył. Smagał lud swój za jego grzechy, aby otworzyć mu oczy na duchowe niebezpieczeństwo w ich życiu, a kiedy pokutowali, zdrowie wracało i siły. Ale wiele razy brakowało tej skruchy w ich sercu. I Bóg zaczyna wprowadzać nową strategię. Zamiast uderzać i uzdrawiać, karcić i opatrywać, ranić, pozwolił, aby za nasze występki Jego własny Syn poniósł karę. I w tym wyraża się miłość Boga i Boga zmiłowanie. I drzewo,
na którym ukrzyżowano Pana Jezusa, jest jak drzewo, które Mojżesz wrzucił do wody. I my czytamy, że woda stała się słodka w miejscowości Mara. W związku z tym, to tak jakby Jezus, Bóg zanurzył swojego Syna w wodach śmierci, w wodach choroby, w wodach gorzkości. I zamiast Pan Jezus utonąć w tych wodach, On powstał z martwych, stając się wodą życia. I On powiedział, jeśli byś znała dar Boży i tego, który do Ciebie mówi, ja dałbym Ci wody żywej. Amen. Więc Jezus jest tą wodą żywą. On jest tym życiem. On jest tym ubłaganiem za nasze grzechy, za nasze choroby i występki. Dla tych, którzy Go szukają i znaleźli. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. I Bóg nie tylko dał nam lekarstwo, ale On powiedział w Jezusie, że On sam stał się lekarstwem dla nas, Jezus. I kiedy ja dzisiaj przychodzę przed oblicze Jezusa, Jehowa Rafa, w którym są wody rzeki żywej, w którym jest życie, do tego, który ma moc uzdrowić, bo On już to zrobił 2000 lat temu. I jeśli ja w to wierzę, jeśli ja ufam, tak się staje. Otwórzmy Ewangelię Jana, 9 rozdział. A przechodząc ludziom człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Teraz jest czas łaski. Mamy widzieć dzieła Boże i mamy dokonywać w imieniu Jezusa Boże dzieła. Dopóki jest czas. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. I po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Soloe. To znaczy posłany. Odszedł wtedy, obmył się i wrócił z odzyskami wzroku. A sąsiedzi, ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili: to jest on, a inni mówili: nie. Ale jest on do niego podobny. On zaś rzekł: to jestem ja. Mówili wtedy do niego: jak więc otworzyły się twoje oczy? On odpowiadał, że człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, rzekł mi: idź do sadzawki Syloe, obmyj się. I poszedłem więc, obmywszy się, przejrzałem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszu. A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on rzekł: nałożył błoto na moje oczy, obmyłem się i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli: człowiek ten nie jest Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. I rzekli wtedy znów do ślepego: co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? On powiedział: to prorok. Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. I zapytali ich, mówiąc: czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym rodził? Jakże więc teraz widzi? Odpowiadając rodzice jego, rzekli: wiemy, że to jest syn nasz i że był się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego. Także nie wiemy, jest dorosły. Pytajcie go, niech sam o sobie powie. Tak rodzice jego mówili, bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystus. Jezus, gdy czytamy Słowo Boże, Ewangelię, wiele razy uzdrawiał niewidomych w obecności ludzi, którzy byli ślepi duchowo. Bo faryzeusze i sadyceusze byli ślepi duchowo. Oni nie chcieli przyjąć do wiadomości tak naprawdę to, że Jezus jest Synem Bożym i że On ma moc uzdrawiać wszelką chorobę. Ten człowiek, zwróć uwagę, on nigdy w życiu nie widział. On nie miał kompletnie zielonego pojęcia, jak wszystko mogło wyglądać.
urodził się ślepy. Więc to nie było przywrócenie wzroku, to nie była poprawa wzroku. To było wskrzeszenie czegoś, czego nie było. I faryzeusze zakwestionowali to, co on mówił. Zbesztali go, wyrzucili z synagogi. Oni pewnie woleli, żeby był ślepcem, żeby był żebrakiem. Żeby w ten sposób nie sprawiał im tyle kłopotów. Bo teraz on wypowiadał i opowiadał o tym Jezusie, jako o Bożym mężu, czyniącym cuda. Ale faryzeusze, religijne autorytety w tamtych czasach odrzucili ten naoczny dowód i stali się ślepi na współczujące, kochające serce samego Boga. Jezus pogwałcał ich prawa, obraził ich wrażliwość, robiąc lekarstwo ze ślinnej błota, nakładając na oczy ślepce. A wszystko to robił w sabat, zakłócając ich odpoczynek. Jezus, kiedy dowiedział się, jak potraktowano tego mężczyznę, odnalazł go i zapytał się go, czy wierzysz w Syna Człowieczego? No on odpowiadając mu rzekł, wierzę Panie, i złożył mu pokój. Najpierw odzyskał fizyczny wzrok, a teraz Jezus doprowadził do końca sprawy. On widział duchowymi oczyma. Wiele jest uzdrowień tak zwanych rzekomych. Ludzie w ciele są uzdrawiani, ale nie są w duchu uzdrowieni. Nie są zrodzeni na nowo dla Boga. Czy możesz powiedzieć, amen? Jezus sam pokazał, dał przykład, że kiedy On uzdrawiał fizycznie, On dokańczał swojego dzieła. On dawał łaskę przejrzeć temu człowiekowi, żeby on zobaczył, kto go uzdrowił. Kto jest ten Jezus, że to jest Syn Boży, amen, w którego ja i Ty wierzymy. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. I ja takie uzdrowienie akceptuję, uzdrowienia i cuda. I ja w takie uzdrowienia i cuda wierzę. Inne nie mają zgodności ze Słowem Bożym. Niech Bóg to oceni. Moi drodzy, Jego cuda sięgają głębiej, nie dotykają tylko ciała, które jest tylko domem na ten czas. Nasz duch i dusza pójdzie do Pana. Ciało jest tylko tymczasowym domem. I tak jak Jego słowo jest napisane, które przenika aż do szpiku kości, do rozdzielenia ducha, duszy i ciała. Amen. Przenika i stawów, i szpiku. Słowo, które jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca człowieka. Bracie i siostry, potrzebujemy mocy i przyjemności do Zbawcy naszego, jak Jehowara. By nam objawił się jako On, który jest Jehowara. Słowo Boże mówi, 2 Królewska 25. Tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Amen. Otóż uleczę Cię. Pewien człowiek pracował w emergency, tak, jeździł pogotowiem. Takim emergency. Był paramedykiem. Był człowiekiem tak naprawdę do końca katolikiem, ale nie zna osobiście Boga. Sprzeczał się różne kwestie ze swoją żoną. Pewnego dnia dano mu do przeczytania Left Behind. Taka książka jest o czasach ostatecznych. Moi drodzy. Ja zaczął czytać i Duch Boży go dotknął. I on całą noc nie mógł spać. Czytał Słowo Boże. Ono go dotykało i oddał swoje życie Panu Jezusowi. Nie mógł patrzeć, jak ludzie, których wiedzie do szpitala, wiele razy ich nie dowodzi. I Bóg do niego powiedział, że ty będziesz modlić się o chorych i oni będą zdrowi. 400 na początku, może więcej razy modlił się, nic się nie stało. Ale Bóg powiedział, nie zniechęcaj się, jeśli jeszcze dzisiaj nie widzisz skutku Twojej modlitwy.
I kiedy zaczął się modlić, moi drodzy, pierwsza jedna rzecz, która spotkała w jego życiu, to kiedy wstał w kolejce do sklepu, kobieta łapała się za głowę i bolała ją głowa. I on ma słowo wiedzy, że ona ma migrenę, że ból głowy. O, przepraszam, ona nie łapała się za głowę. Ona ma słowo wiedzy, że ona jest, ma ból głowy i że Bóg dał mu z zamkniętymi oczyma wizję kobiety. I on odwraca się, patrzy, ona się odwraca, że to jest ta kobieta z tej wizji. I on mówi, słuchaj, czy mogę się za ciebie pomodlić? Ona mówi, a dlaczego? Bo ty masz ból głowy, a skąd ty wiesz? Bo Bóg mi powiedział. I Bóg mi powiedział, że mam się za ciebie pomodlić. I położył rękę i ból momentalnie zniknął. Ona mówi, słuchaj, ja miałam te migreny, to się dniami ciągnie. Ja właśnie stałam tu w kolejce pod Tylenol. I wszyscy to słyszeli, naocznymi świadkami tego byli wydarzenia. I Bóg wszystkich dotknął, którzy tam stali. Bóg pokazywał mu różne rzeczy odnośnie ludzi, i on się modlił. Widzisz, kiedyś przyjechał, miał odwieźć człowieka, który miał problem z krwią, bo miał wewnętrzne krwawienie, był dializowany, jego nerki, i okazuje się, że kiedy zaczął z nim rozmawiać, on jest muzułmaninem. I on mówi, słuchaj, czy ja mogę się modlić o twoje uzdrowienie? No co to znaczy? No Bóg mi pokazał, że mam ci modlić się o uzdrowienie. I zaczął mu mówić o Bogu, który uzdrawia. On mówi, to módl się, ale może zacznij od mojej głowy, bo mam taki ból, że już nie wytrzymuję. I zaczął się modlić, mówi, to ile, jak cię boli głowa? Na 10 stopni ile? No 8, dalej się modli. To na 10 stopni ile? 5, dalej się modli. To na 10 stopni ile? 2. To na 10 stopni ile? Nie ma już. Odeszło. To mogę się dalej modlić, żeby ten krwotok ustąpił? Mówi, módl się. Zawieźli go do szpitala. Wziął urlop i za 2-3 dni poszedł do tego szpitala. On leży w szpitalu. Mówi, jak się masz? On mówi, jutro wychodzę ze szpitala. On mówi, a dlaczego? Bo nic nie znaleźli. Żadnego ogniska krwotocznego. Moja krew jest wspaniała. Ja mówię, ale ty jesteś dializowany. Ty potrzebujesz się modlić o nerki. To módl się o to nerki. Na co robisz? Co robisz? Dlaczego czekasz? Amen. Widzisz, kiedy spotkał się, miał doświadczenie z Bogiem, znalazł się w niebie i widział wielką bibliotekę. I przyszedł anioł i miał skrót taki, papież, to papirus. I on otworzył to i Bóg pokazał mu odnośnie między innymi, jak modlić się o uzdrowienie. I dwie rzeczy, które dzisiaj powiem, to jest to, że Bóg powiedział, o uzdrowienie Boga nie proś, tylko rozkazuj chorobę w imieniu Jezusa. Dlatego, że ty już masz autorytet w imieniu Jezusa, aby rozkazywać demonom, chorobom, niemocom w imieniu Jezusa. I na imię Jezusa, który jest ci dany, to ma odstąpić. Druga rzecz, Bóg mu pokazał na podstawie, moi drodzy, Łukasza 11, że modlitwa o uzdrowienie musi być na to trzeba. Co to znaczy? Do skutku. Nie popuszcza. Amen. Jeśli ty przed biegiem rezygnujesz, to potrzebujesz się dzisiaj nauczyć, że nie masz rezygnować. Amen. Bo my nie jesteśmy z tych, którzy się w wierze cofają. Ale ciągle idziemy do przodu, ciągle się uczymy. Amen. Jak zobaczysz uzdrowienie, jeżeli nigdy nie kładziesz rąk i się nie modlisz uzdrowienia? Jeżeli zniechęcasz się po jednym, dwóch czy trzech razach. Bóg powiedział, natarczywość w modlitwie. W związku z tym, moi drodzy, Słowo Boże mówi, otwórzcie Dzieje Apostolskie. Ósmy rozdział. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa, a Jeruch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. On był po prostu wzięty, wyszedł z ciała i był na audiencji u Pana. I Bóg go uczył tych rzeczy, jak, moi drodzy, się modlić.
On miał około 400 snów, moi drodzy, odnośnie modlitwy o ludzi, o uzdrowienie. Wiele razy wcześniej Bóg mu pokazywał osobę, albo w tych snach pokazywał, jak się modli. Raz była ciekawa sytuacja. On dostał wiadomość, że ma się modlić o pewnego pastora, którego nerwy przestały funkcjonować i umiera. Biorą go do szpitala. On się pomodlił, zgromił w imieniu Jezusa, bardzo prosto choroba, ustąp chorobę w imieniu Jezusa. Ma? Uwaga, autorytet w Jezusie wynika z trwania w Jezusie. Więc on zgromił tą chorobę i słuchajcie, i ma sen, że widzi człowieka i on wchodzi ręką w tego człowieka, tam gdzie są nerki, dotyka to i wychodzi ta ręka z tego człowieka w tym śnie i budzi się i kończy. I on wie, że dokonało się uzdrowienie. I on zapomniał, że przed chwilą, że dzień wcześniej czy dwa dzwoniono do niego w sprawie pastora, który miał problem z nerkami. I potem zaraz dzwoni do niego telefon następnego dnia. I dzwoni ta kobieta, żona pastora, i mówi: bracie, ty modliłeś się o mojego męża. Jego nerki funkcjonują 100%. On jest zdrowy. Amen. Bóg działa w różny sposób. Ja Ducha Świętego ograniczać nie chcę. Ja nie wiem, co ty myślisz na ten temat. Wolałabym, żebyś go nie ograniczył. Amen. Bo możesz się z czymś mylić. Minąć. Amen. Ale co chcę dzisiaj powiedzieć, moi drodzy? Chcę dzisiaj powiedzieć, że uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Tak mówi Psalm 147, trzeci werset. Chcę powiedzieć, że Pan jest wielki nasz i potężny w mocy. Nie bój się, tylko wierz, a będziesz uzdrowiony. Chcę powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza 8 rozdział jest napisane: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Amen. Otwórzmy Psalm 103, od 1 do 5 wersetu. Możemy przeczytać? Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co będzie imieniu Jego świętego. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobroci swojego. Basiu, ty wodę przyniosłeś? To jest tata. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, ratuje od zguby życie Twoje i wieńczy Cię łaską i litością. Amen. Do piątego. Tak. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odprawia Cię głową nowości Twoje. Bóg powiedział, że On moje życie chce nasycić dobrem. Czy ty się zgadzasz z tym? Boże, amen. 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 Dobrze się zgodzi z Bogiem. On zawsze chce dobrze dla nas. Przeciwnik chce dla nas źle. Ewangelia jest praktyczna. Teologii tutaj uczyć nikt was nie będzie, ale chodzenia z Bogiem tak. Amen. Więc kwestia jest tego rodzaju, że Słowo Boże mówi: jeśli ktoś choruje między wami, ma potrzeby, słyszałam, że o pracę trzeba się modlić, rano miałam się modlić, ale nie dojechałam. O inne sprawy życiowe, może uzdrowienie emocjonalne raz na zawsze, żeby puściło. Słowo Boże mówi: choruje kto między wami, otwórzmy Jakuba, 5 rozdział. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli kto, niech śpiewa pieśń. Jeśli człowiek cierpi fizycznie czy duchowo, wcale mu nie jest do wesela, do radości. Człowiek cierpiący potrzebuje pomocy. Dlatego jest napisane: cierpi kto między wami, niech się za niego modlą. Zgadzasz się ze mną? Więc zamiast mówić: ej tam, weź się uśmiechnij, to weź połóż rękę i weź zdrowy rozsądek w Duchu Świętym i pomóż się tą osobę, kiedy widzisz ją przygniecioną fizycznie i duchowo. Mam rację czy nie? Tak Słowo Boże mówi. Więc choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech modlą się namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Wiele razy to robimy. Tak? A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone.
Bo w Jego krwi jest odpuszczenie grzechów i jest uzdrowienie. Amen. Jest, Słowo Boże mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Amen. Więc Słowo Boże mówi, a ja mam to Słowo zastosować, bo ono jest praktyczne. Więc jeżeli dzisiaj ktoś jest z Was w potrzebie, to podchodźcie, weźmiemy olej, będziemy się modlić o Was. Prostą modlitwą wiary. Amen. A Bóg ze względu na swoje Słowo będzie się do tego przyznał. I na koniec starsza zboru, Danusia, gdzie jest? Amen. Pomodlą się jeszcze o mnie. Amen. Ja wiem, że ja w swoim życiu widziałam wiele cudów, które Bóg uczynił. I Bóg się nie zmienił. Amen. Myślenie się nasze musi zmienić. Więc nieustanna modlitwa, moi drodzy, święta desperacja, co ten człowiek powiedział. Natarczywość modlitwy, aż do skutku. Nie odpuszczę. Dzieci czasami się tak zachowują, grają na nerwach rodziców, jak nie egzekwuje, to nie wypuści, tak? A ja jestem dzieckiem Bożym. Ja dopóki nie zobaczę czegoś, to ja nie puszczę robić na szaty Pana Jezusa. Tak jak ta kobieta chora na kwotę. Złapała i miała. Amen. Trzeba wiedzieć, kogo łapać, tak? I trzeba przestawać z ludźmi wiary, którzy będą tę wiarę budować, a nie ciebie dołować, tak? W związku z tym, ponieważ taką piękną pieśń brat Tadeusz przygotował ostatnią o uzdrowieniu, możesz przyjść. Standard Jacoba Rafa, bo Adam już też standardy widzę. A wiecie, że takie uwielbienie Boga ma stać się naszym nawykiem? Amen. Bo są dobre nawyki, albo są złe nawyki. A mamy przyjemność do dobrych nawyków. W imieniu Jezusa, tak? Więc Wieczerza Pańska jest też miejscem uzdrowienia, które Bóg nam daje. Bo w Jego krwi, kiedy spożywamy Jego ciało, ono ma moc samo w sobie i ono nas uzdrawia. Jeżeli ty teraz przychodzisz do Wieczerzy Pańskiej z przeświadczeniem, że On jest ten sam teraz i na wieki, że On jest ten sam, amen, i że w Jego ciele i w Jego krwi jest życie dla ciebie. Wierzysz życie i życie masz, amen. Wierzysz uzdrowienie, masz uzdrowienie w imieniu Jezusa.